Witajcie w 14 dniu Vlogmasa. My trochę późno zaczynamy dzień, ponieważ jest już w 14:30 po południu oczywiście. I wybieramy się na zakupy. O matko, wróciliśmy właśnie do domu. Było tyle ludzi w sklepie, jak jeszcze w życiu nie widziałam, żeby tam było tak tłoczno. Ale okazało się, że były jakieś dodatkowe, zdublowane były bonusowe punkty przy zakupach. A wiadomo, że wszyscy zbierają punkty, więc było pełno ludzi. Kupiłam sobie pasek do zegarka, bo w tym starym, to jest ten zegarek, kiedyś mi się przerwał ten paseczek taki tutaj trzymający i to jest takie trochę wkurzające. Boże, gdzie ja trzymam ten aparat? Więc kupiłam nowy, w sprzedaży są tylko czarne albo białe i stwierdziłam, że biały będzie spoko wyglądał z tą tarczą rose gold. I co? I tyle, kupiliśmy jeszcze trochę jedzenia, jakiś obiad na dziś. I jak trochę odsapnę, wymienię teraz ten pasek, to zabieram się za gotowanie. Wiem, że potrzebowaliśmy tego snu. Spałam w sumie 9 godzin i 30 minut. I po prostu masakra. Wstałam rano, jakoś koło 9. Stwierdziłam, że dobra, zaczynam dzień. Kai jeszcze spał. Ja sobie zrobiłam napój witaminowy, wypiłam to i potem stwierdziłam, że zobaczę, co robią koty. No jak zobaczyłam Filipa w sypialni, jak spał, to stwierdziłam, że to wygląda tak słodko. Położyłam się tylko na 5 minut obok niego. Obudziłam się po 2 godzinach. Więc najwidoczniej tak było trzeba. I myślę, że trzeba wrzucić trochę na luz i w weekendy naprawdę się relaksować, ale też słuchać swojego organizmu i jeżeli potrzebuję snu, a potrzebowałam, bo oprócz tego, że koty nam dawały w kość w zeszłym tygodniu, to wstawałam codziennie o 5:30, więc naprawdę miałam trochę deficyt, jeżeli chodzi o sen i wypoczynek i myślę, że nadrobiłam i czuję się ok, chociaż mam takie poczucie mentalne, że trochę straciłam z tego weekendu, z tego dnia, ale nie dajmy się zwariować, naprawdę. Dobra, zabieram się za wymianę tego paska i za chwilę otworzymy też kalendarz adwentowy. Pasek zmieniony i moim zdaniem wygląda jak nowy. Pięknie. Przyszedł czas na inne przyjemności. Numer 14. Gdzie jest numer 4? Tutaj. Okej. Będę potrzebować dwóch rąk. Nie ma to jak profesjonalny sprzęt do wyciągania pudełek. Przypadkiem je uszkodziłam teraz. No ale trudno. Słuchajcie, jest żel pod prysznic British Rose. To jest taka seria w The Body Shop. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Jak pączki z różą. Bez pączków, sama róża. Samo to nadzienie. Tak pachnie. Cudo. No i super. A tak w sumie to pączka z różą bym zjadła. I tak wiem, kwiatek mi zdechł. Ugotujemy sobie na obiad brokuły na parze i do tego mięsiwo. Nom, 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 nom. Oh, it smells good. Williami. Co to kotek taki zmęczony? Zupełnie jakby całą noc biegał. Bombki chciał zrzucać z choinki.
co cię tak zmęczyło? Miu? Ja wiem, że ty lubisz się tak ocierać tutaj o palec, tak? Z jednej, z drugiej strony, no tak, tylko tak lubi. Niewiniątko. Pogromca choinek, proszę państwa, a nie. Tyle się kryguje na jakieś niewinne stworzonko. A propos dewastacji choinek, drogi Filipie, dlaczego te światełka są na dywanie? Filip, nie zamiataj mi tu ogonem. Zdecydowanie ma coś na sumieniu. Jak tak się skręca, to tylko dlatego... No nie mogę z nimi. No nie mogę. Nie mogę, Filip. A-a. Patrzcie, co tu się porobiło. Kai od pewnego czasu konstruował mi komputer stacjonarny z myślą o edytowaniu filmów, żebym nie traciła tyle czasu. Powiem wam, że... No dobra, za chwilę wam powiem. Od pewnego czasu Kai konstruował mi komputer w taki stacjonarny z myślą o szybszym konwertowaniu filmików, bo zauważył, że bardzo dużo czasu tracę właśnie na takie pierdoły w ogóle, zanim mi się program otworzy. No bo działałam na laptopie, no wiecie jak to na laptopach, wszystko wolniej działa, jeżeli trzeba robić właśnie jakieś takie duże rzeczy w stylu edycji filmików. To, co teraz widzieliście na moim biurku, to jest wersja testowa, czyli jego stara jednostka centralna, jakieś takie stare części z komputera, stary monitor, ale chcemy po prostu sprawdzić, jak on to określił, to jest wersja testowa, chcemy sprawdzić, czy w ogóle forma taka i edytowanie filmików na komputerze stacjonarnym w ogóle u mnie zadziała. Ale powiem wam, że już jakiś przetestowaliśmy projekt i ta konwertowanie filmów trwa zamiast minimum 2 godziny, tak jak to było na laptopie, około 15 minut, więc to jest ogromna różnica i ogromna oszczędność czasu i energii, bo kilka razy mi się zdarzyło, że myślałam, że mam filmik gotowy, a potem jak go sprawdzałam i oglądałam jeszcze raz, to wyszło, że muszę jeszcze coś poprawić, w związku z czym trzeba było znowu czekać na dalsze renderowanie, na dalszą konwertowanie się. W każdym razie bardzo dużo czasu na coś takiego traciłam. A teraz wydaje się, że to zadziała. No, poza tym w telewizji, jak w każdy sobotni wieczór, jest Harry Potter. W tym tygodniu wypadło, że jest Książę Półkrwi, czyli to jest część piąta. Więc sobie oglądam, teraz są reklamy. Koty właśnie domagają się jedzenia, jak zwykle od Kaja. Ja nie wiem, co one mają z tym, że ja im daję też jedzenie, ale jakoś tak się przyzwyczaiły, że rano one się ode mnie domagają śniadania, a wieczorem gnębią Kaja. No ale dobra. Więc tak tam mija sobota. Ja za chwilę zabiorę się, spróbuję skonwertować, w ogóle zedytować. Muszę vlog na jutro, bo jutro jest 15, czyli dzień nieparzysty, czyli u mnie powinien się ukazać vlogmas na kanale nowy. I co? I jak sobie pomyślisz, za tydzień o tej porze będziemy pakować walizki, bo w niedzielę, tak chyba, lecimy do Polski i w ogóle już święta tak blisko. To jest niesamowite. Grudzień leci błyskawicznie. Teraz wam ostrość poszła na choinkę, ale może to nawet lepiej. Więc ja w tym momencie żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie kciuki za ten vlogmas, bo jeżeli go zobaczycie, to znaczy, że komputer działa i udało mi się go zedytować na tym nowym sprzęcie, nowym starym sprzęcie. Kajcu, you are wearing underwear. I know.
I found a cat. Yeah, and cats found you. All right. Dobra. Dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Merry Christmas.